Dzień dobry, czy witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj jest ze mną Joszelka. Hejka. I dzisiaj testowanie maszyn w Brickrix. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, dodali gaśnicę do Brickrixa. Więc można teraz psikać sobie gaśnicą. Ale będzie zabawa, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, normalnie, standardowo, czyli testowanie maszyn. Każdy z przygotował maszyny, będziemy testowali, wy będziecie oceniali, która maszyna wam się najbardziej podoba. A tymczasem zacznijmy od tego, że sprawdzimy gaśnice, jak one działają. Mm-hmm. Także ja pokażę już może pierwszy budynek taki specjalnie właśnie do gaszenia. Okej. Okay. Już kojarzysz? No nie, jeszcze podpisane. A, okej, okay, podpisane. Dobra, to jest oczywiście rampa pana Pawła. Bierz rowerek. Rowerka nie mamy, ale mam granat podpalający. Także zaraz zobaczymy, czy gaśnica działa. Uwaga, rzucam granat podpalający. Mhm. Okej, okay, zobaczmy, pyk. Podpaliło się, zobaczmy. Ej, gasi. No, faktycznie, gasi. Ej, faktycznie, działa. Gaśnica, która działa, to jest niesamowite. Tylko nie zgasimy tego, czego nie widzimy, nie? Czekaj, rzucę więcej tych podpalaj. A nie, to jest normalny. To nie, uwaga, to normalny poleciał. Dobra, spoko, proszę bardzo. Chyba tutaj zgasiłam. Czekaj, nie gaś, najpierw czekaj, tu wezmę podpalę. Ja zgasiłam. Patrz, najpierw nie się podiera porządnie, nie się podiera porządnie. Jak będzie wiesz, tak... odpada. Spokojnie, patrz, czekaj. Tu, płonie. To, kto? Tu. No to nic nie ma u mnie, to... Joszelka, ty znowu coś... No tutaj płonie. Chyba za dużo dymu wciągnęłaś. No płonie tutaj, mówię ci. O, już nie płonie. Dobra, patrz, tutaj, no i zgasło. Dobra, musimy znaleźć coś lepszego do podpalenia. Także, że tak powiem, tutaj... Ta gaśnica po prostu jest bardzo dobra. Spełnia swoją rolę. Rampa pana Pawła niech zostanie na razie tutaj. Ja pokażę w takim razie pierwszą maszynę, jaką przygotowałem. Mm-hmm. Tutaj zaskoczenie. To jest specjalna maszyna, że tak powiem, z produkcji kraju zachodniego, który większość świata, mówiąc wprost, delikatnie nie lubi. Proszę bardzo. Zobacz, jak realistycznie zrobiona. Patrz. Czy ty to widzisz, jak świetnie ktoś dopracował szczegóły? Jak szczegółowo, patrz, ona stoi i się rozpada, zupełnie jak ich sprzęt. No nie? No właśnie, kaski, kamizelki, sprzęt, to stoi i się rozsypuje. Patrz, czekaj, zespi obok, o, zobacz, jak tu kółka tańczą. Normalnie to jest, tak, to jest helikopter zagraniczny. O, patrz, on sam z siebie się rozpada. Nie dość, że pięknie wygląda, bo jest ładnie dopracowany, to jeszcze ktoś zachował szczegóły odnośnie tego, jak ten sprzęt funkcjonuje w realu. No nie? Zobacz. No po prostu nie sam. Już działko odpadło, patrz, pyk. No tak, słuchajcie, to, moim to, zdaniem tak to jest to najlepsza. Działa. To jest chyba jedna z lepszych maszyn, jakie dzisiaj znalazłem. To jest tak realistyczne, że to jest szok po prostu, nie? Wiesz co, ja też schowam gaśnicę, wiesz? Zobacz, jak ona wygląda. Na plecach? O, no. Fajnie. Z gaśnicą chodzisz. No ale zobacz, ten sprzęt jest świetny po prostu. Sam jeździ. Tak, tylko ogólnie... Czekaj, ja tu może się teleportuję do niego. To było chyba najgorsze, co mogłeś zrobić. Spokojnie, czekaj. No to jest ciężko opanować, bo ten... Ale zobacz, można nim lecieć. Można? Tak, można nim polecieć. Faktycznie można polecieć. Nawet strzela. Okej. Okay. Ogólnie górne śmigło, jak widać, trochę lipa, nie? Bo się nie kręci. A jeśli chodzi o lądowanie... Po co ci te górne śmigło? Jeżeli chodzi o lądowanie, o. Tak, ogólnie te auta, znaczy te śmigłowce, te helikoptery nie są przystosowane do lądowania. One są przystosowane do tego, żeby się rozpadać na ziemi albo być zestrzeliwanymi po prostu. Dokładnie tak. Dlatego ja tutaj daję, że tak powiem, twórcy, zobaczmy tylko kto to stworzył z ciekawości. Mm-hmm. Xuri CAD. Także bardzo świetna robota, stary. Bardzo realistyczne. Naprawdę. Ewentualnie postawię drugą, możemy trochę powalczyć. Ja cię otworzę tutaj. Co mi otworzysz? Tu kapsułkę ci otworzę. Czekaj, bo tutaj... O, ja może rzucę tylko granat ten podpalający jeszcze. Aha. Zróbmy z tego ognisko i spróbujmy to... O. Przygasić. Hop. Tak, przygasimy. Czekaj, niech się podpali najpierw. Jak? Ale rypło. O, patrz, teraz się mocniej pali i świetnie. I teraz jest moment, żeby wziąć gaśnicę. Teraz już za późno na gaśnicę. To ty mówisz, patrz, jak tu pięknie, wszystko normalnie. Ej, ale mocno ta gaśnica jest. A, płonę! Ja, ale świetna ta gaśnica. Płonę! Joszelka, gaszę cię, już! Dobra. Nie, słuchajcie, to właśnie ten sprzęt właśnie też służy do testowania gaśnic, jak widać. Mhm, na pewno tak właśnie było. Także spoko.
Nie wiem, dajcie znać, co myślicie o tym sprzęcie, ale moim zdaniem naprawdę realistycznie zrobione. Świetnie po prostu. Dobra, już gaszamy. Tak realistycznego sprzętu nie widziałem. Widziałem w sumie. Widziałem na przykład Abramsy, te ze Stanów, te czołgi, to świetnie po prostu. One się praktycznie nie rozpadają, w ogóle są prawie niezniszczalne. No a tutaj, no to jest realistyka 100%. Dobra, Szelka, pokaż, co tam masz. Ja mam takie coś nieco mniejsze. Że tak powiem, mam coś takiego, tylko to będę musiał... Tylko nie zachodnie, bo to wszystko się rozpada. Dwie wersje będę mieć. Co to jest? Czy to jest kapsułka? To jest dla ciebie. Jakiś czopek, chciałbym powiedzieć taki. Okej. Okay. Czekaj, światełka tu ma jakieś, czy coś? Niezbyt. Czekaj, no... Kliknij se, Alta. O, dobra. Ej, co jest? Ej, ale fajnie to lata. Ty, ale świetne to jest, naprawdę. Kapsułka po prostu. Kapsułka, która fruwa. Terpis dron. Ej, ale czad, naprawdę. To musi być na pewno, to na pewno nie te zachodnie sprzęty. Te przynajmniej można kontrolować. Czekaj, rozwalałem budynek. Ja mogę w ciebie strzelać? Mogę strzelać. Ej, budynek rozwalamy, nie. Jak w ciebie? No tak, w ciebie. Budynek! Jak nie? No tak, chodź tu. Chodź, zrobimy zderzenie kapsułek. Ła! O! Chodź tu. To są jak minionki, tylko niebieskie. Chodź tu, panu. Minionki dosłownie. Nie widzę cię. Chodź tu. No to mu nie możesz tak skręcać. No ja stoję w miejscu teraz. Nieprawda! No stoję w miejscu, wiesz. Nie muszę stać w miejscu, tylko tak dookoła. Czekaj, no teraz już nie, no teraz... O, czekaj. O nie, kręcę się. Pięknie. O! Robimy balet w miejscu. Ale fajnie, tu mogę patrzeć w górę, mogę lecieć. Ej, nie, naprawdę czad. To jest czaderskie po prostu, nie, super. Okej, dobra, to ten... O, czekaj, może wlecę nie, tutaj. Nie, muszę się odnowić. Gdzie wleciałeś? Tutaj. No i? Na szkołę. O, jeszcze bukłem, że tak powiem, wyrąbała się mała szkoła. Dobra, respię się, uwaga. Gdzie się respisz? Tutaj. No ty, kapsułka! Czekaj, no kapsułka, no co kapsułka? Błędny kapsułek. Dobra, dawaj, czekaj. Nie, no bo moja się ten, że tak powiem tutaj... Zintegrowała? Zintegrowała się, no. Jest jak piłka teraz. Dobra, zmieńmy może sprzęt, bo ten to jest naprawdę głośny i w ogóle chaotyczny. Jaszelka, poczekaj. Zgaszę ci ten silnik. Dobra, w takim bądź razie ja tutaj respię swój sprzęcior, proszę to usunąć, proszę to usunąć. Nieprawda, nie chcę tego usuwać. Ja nie mogę. No nie mogę tego kontrolować tak, jak bym chciała. No przytrzymaj tyle ty. Nie chcę. No dobra, to ja respię w takim razie swój sprzęcior kolejny. To jest sprzęt, który moim zdaniem będzie świetny do właśnie tego, jak to się nazywa, do trybu zombie. Zobacz. Weź sobie tego. O. Ja sobie wezmę drugi. Mhm, okej. Okay. To jest się takim trochę odsłoniętym, jakby nie patrzeć. No tak, ale zobacz, masz tu takie działko. O, działkiem możesz ruszać. No, tak ten, góra, dół można. Łoho! To jest taka walnięta armata, nie? Nie, ja przerwę. chyba mi się rozpadło. Czekaj, Joszelka, wezmę tylko... O, gaśnica, dobra. Już jestem, czekaj, gdzie tu mamy? Hop. No ty! No co mi zrobiłaś? Skrzywdziłaś mnie tu! Dalej tam cię widzę! No Joszelka, tak nie wolno! Jak nie wolno? No przestań! No i budynki się sypią przez nas! O, pięknie! Gdzie jestem? Chyba cię gdzieś wytruchtało daleko. Ale śmiesznie to z tym gaśnicą na plecach się wygląda. To jest takie funny! No ale Ty, ale to jest fajna ta, ten, że tak powiem, to działko. To wali na raz, nie? Gdzie ty jesteś? Zgubiłam cię. Czekaj, czy to ma jakieś światełka? Nie mam mojego autka. Oddawaj! Co ty mówisz? Oddawaj moje autko! Przestań, Joszelka! Dawaj moje autko! Jeszcze cię potrąciłem. Moje autko? O nie! No, co robisz? Ogólnie to ciężkie do opanowania będzie, bo... jak widać... Spadaj stąd! Umarłem i jadę, no! Ja na wycieczkę! Dobra, trzymaj te autka, ja wezmę nowe w takim razie. Proszę bardzo. O nie, ale nie, naprawdę jest rewelacyjny moim zdaniem, naprawdę jest świetny po prostu. Tylko trzeba bardzo uważać, trzeba uważać przy zakręcaniu, trzeba delikatnie.
ale widzicie, jak walnie, nie? No to wali tylko na raz. Totalnie na jeden rus. No i oszelka nie w dupkę, no kurczę. Upewniłeś się. No, patrz, tu pięknie. Hej. O, no to jest piękne działo, patrz. Elegancko. Super sprawa, naprawdę. Symboliczne, o. A, ła. Za 5 zł to totalnie. Nie no, trochę drożej. Nawet nie wiem za ile i nie wiem, czy można będzie kupić, ale raczej wygląda na dość tani sprzęt. Tania zabawka. Tani sprzęt, tanią zabawkę. Ała! Ale najlepiej ręczny zaciągnąć, bo wtedy mniej odskakuje do tyłu. O, nie. O, ej, fajne, to jest jak rewolwerowcy, nie? Ała! Fajne, podoba mi się. No, naprawdę, świetna sprawa. No i sama się przewróciłam. O, nie, no super. Dobra, Joszelka, pokaż co masz kolejnego. Dobra, pokazuję ci co ale ta armata to na pewno będzie musiała być przetestowana, słuchajcie, na trybie oczywiście zombie. Pewnie. Chyba tak. Chyba tak, mam coś jeszcze co lata. No, coś też co będę lata. Mieć dwie rzeczy. Mucha koło nosa, co to ma być? Znaczy, tak, jedno. No. Więc sobie wsiąść. Ale o. Normalnie wsiąść, a nie. No normalnie drzwi otworzyłem. Ale nie drzwiami. Czekaj, gdzie tu się te drzwi teraz przede zamyka? Wszystkim masz machine guna, możesz sobie na X-ie, na Alcie. Dobra, sekundę, bo ja kliknąłem Alta przypadkiem i coś się tutaj rozwaliło. Czyli tak, lewy przycisk myszy, są karabinki. Czemu mi latasz? W sensie dziwne rzeczy się dzieją z tobą. A... No... Dziwne rzeczy się dzieją z tobą. Co to było? To było jakieś kamikadze? Co to miało być? Klikam Alt, z tyłu się otwiera, pyk, 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 pyk. I wybucha. Coś czuję chyba, że to auto musi być jednak niezniszczalne, więc sprawdźmy. No niestety ale jakiś demon tutaj utknął w nim, więc... Dobra, na jedną osobę wydziałało. Na jedną osobę wydziałało. No domyślam się, że na jedną osobę mogło działać, ale na wieloosobowej z dużą ilością nawet może być problem. Ale fajnie się sypie. No tak, to tak zdecydowanie, tylko to, co ty miał robić, oprócz tego, że się rozsypuje? Miał być ładnie latać. A, okej, czyli na jednoosobowej może być, że to lata, na wieloosobowej, tak. Na multiplayer, w trybie oczywiście wersji beta, no to niestety jest dupcia. Się sypie po ale prostu. Ładnie się sypie i to jest fajne, to jak najbardziej polecam. Jak chcecie zrespić to ten, to spoko, przynajmniej kogoś bierzecie ze sobą. Tak, dokładnie. Dobra, no to zerknę na kolejny pojazd. Kolejny pojazd, jaki przygotowałem. To jest coś takiego. I to jest niesamowite. Okej. Okay. Tak zobaczy na flagi, a czekaj, tu flagi w ogóle są? Była flaga francuska chyba, tak. To francuskie, ale to jest niesamowite, słuchajcie. Jak to działa? Joszelka, weź sobie zobacz. Weź sobie zobacz, pojedź kawałek. To jest po prostu niesamowite, to jest normalnie... No geniusz, po prostu geniusz. A. Zobaczcie na lufę. Ona się trzyma w tym miejscu, w którym jest. Także możecie jechać i ostrzeliwać to miejsce, które chcecie. Klikasz Alt, zmieniasz pozycję na przykład na budynek, jedziesz i cały czas celujesz w budynek, nieważne jak jedziesz, on celuje w budynek. Faktycznie. Fajna sprawa. To jest po prostu niesamowite, po prostu to jest wyższa szkoła jazdy. To jest po prostu epicka brońka, epicki czołg, można powiedzieć. No. Super, nie? Na przykład o, celuję w ciebie. Ej, bo... tylko trzeba... Trafiła, o kurcze. Ała! Dobra, ale jeździmy dalej. Moja lufa! Au. Ała? No teraz już jeździ nie. Jeździ dalej, nie? Ja już... Znaczy, jeszcze żyje. To jest po prostu francuska technologia. Jeszcze żyje. Zaraz zrobię za zegarek. To się nazywa francuska technologia właśnie, dokładnie, moi drodzy. To jest to. Chyba trochę tak. Co naprawdę, czekaj, światełka jeszcze w ogóle tu podpala, bo na to... Ej, patrz, w ogóle gaśnice w środku są. Pod K, o, matko. Pod K masz tego. Że tak powiem, taką osłonę, można powiedzieć, nie? No tak, żeby się gasiło jakby coś. No, czekaj, tutaj tylko schowam ten. O, schowaj mi pistolet. Ja nie mogę. Dobra. O. Dobrze, włączę gaśnicę, pewnie. Świetnie, naprawdę. Nie, bo lufą nie mogę. Jak to teraz lufa porównać do tego helikoptera? Jak to porównać do tego helikoptera? Ten helikopter to jest po prostu, ja nie wiem, złom. Świetnie zrobiony, ale totalnie się rozsypuje, nie?
jadę dalej, nie? Tracę koła, ale jadę dalej. Luffy nie mam. To jest po prostu niesamowite, nie? To jest wracaj tu. Bezprzęcior. Bardzo szybki, bardzo zwrotny. Czekaj, tylko muszę naprawić go. O, hop. Patrz, uparł, bo. Toć. Chwytaj. Chwytaj dzień. Ła! Jest zwycięstwo! Szoka, czemu się naprawiłaś? To nieładnie. Walka nie na naprawiłam się. Nie naprawiłaś się? Nie. I Prezja, ty faktycznie. A, bo ty. Aha! Joszoka wypadła z gaśnicą. Zdarza się. Dobra, Szoka, pokaż, co, masz coś tam jeszcze fajnego? Zaraz ci pokażę. Dobra. Dobrze, pokaż, dobra, co tam masz. Tylko obawiam się, że to będzie bardzo... to, co już kiedyś robiliśmy w sumie. Albo, no pokaż. Albo nie, wezmę to. Wezmę to, bo to mi się bardziej podobało wtedy. Co to ma być? Co to takie śmieszne? Co to ma być taki maluch? Ale to ma śmieszny ten w ogóle. Śmieszne te amortyzatory, tak śmiesznie jeździ. Mhm, daj ci go, masz, se pobaw się nim. Dobra, poka. To altem? Tak. Okej, czyli alt, dobra. Mogę główką ruszać. Ła! Ła! Wie, to jest jak ten, jak on się nazywał, ten taki robocik. No wiem, o kogo chodzi. No nie, taki ten z bajki. Tak. Daj mi kawałek odjechać, przestań. Bo pójdzie. O. Ale to normalnie... Czekaj, się, jak się nazywa? Przypomnij się w komentarzach, dajcie znać. Tak, nie wiem, taki robocik, taki brzuszek miał w środku otwierany. O, Wally. Ale ogólnie trochę demona też ma. Trochę też ma demona. No i teraz breaka robił, nie? Ła! No bo kwestia jest taka, że jak zaczynasz kręcić głową na przykład, no, to on traci orientację. W sensie on no się tak może przewrócić, właśnie dlatego, że kręcisz głową. A mogę strzelić sobie sam? Pewnie tak. Nie, no co ty? Skrzywdziłaś mnie normalnie, Szoka. Tak nie wolno. Trzymaj. Ła? Trzymaj. No czekaj, płonę. Gaśnica, płonie. Ratuj mnie. Tak jest, gaśnica, szybko. O, udało ci się. Opona pali się, szybko. No nie ma oponki, już nieważne. Dobra, okej, pięknie. Dobra, to pokażę może kolejny sprzęcior jeszcze jaki znalazłem. Dobrze. To może też, zaraz zobaczę, może też taki z maluchów bym wziął. Mianowicie, o. Mhm. Proszę bardzo. O nie. To jest autobus szkolny. Mogę się jako pasażer, okej. Okay. Tutaj, że tak powiem, jeżdżą głównie, że tak powiem, karły chyba. No chyba na to wychodzi, że tak. Jest L, jest podka, nic nie ma, pod B może, o, znak stopu tutaj wyciągnąć sobie. Gdzie? Pod czym? Pod P. A, znak stopu ci wyciągam. No. I ogólnie można sobie podróżować, nie? Może kiedyś zrobimy taki odcinek mini pojazdów. Znaczy to jest też dobre na przykład na tryb zombie, nie? Wiesz, że przejeżdża zombiaki tym. Tylko jedna rzecz, jaką chciałem zwrócić uwagę jeszcze. Napraw sobie pojazd i zobacz pod spód pojazdu. Okej. Okay. Dzień dobry. Uśmiechnięta postać, nie? Tak, właśnie widzę. W silniku siedzi. No jak widzicie, tak, jest tam bardzo dużo miejsca, także podglądamy cały czas od spodu wszystko. Czyli jak wejdą, znaczy, może niekoniecznie dobre na tryb zombie, bo jeżeli zombiak się dostanie do środka... My jesteśmy pod spodem właściwie, więc teoretycznie nic nie powinno się stać. No a czasami zombiaki, jak leżą na ziemi, to mogą nam zrobić krzywdę wtedy. Jak będziemy po nich przejeżdżać. No ale to totalnie fajnie wygląda, kurczę, fajne to jest. Joszoka! Stop, nie stop, trafisz stop, mnie! Bilet! Na B ci pokażę stopa. Zaraz pokażę stopa, pa, czekaj. Ła! Gdzie tu jest? Daj mi tutaj granat podpalający. Fuch, poszedł jeden! Fuch, poszedł drugi! Ła! O, dobra, zaraz! Jest! Płoniesz też. Czekaj, gaśnica w dół! Dobra. Ej, nawet jest taki fajny dźwięk tego gaszenia. No jest, psyt, normalnie, pięknie. Jaszolka, weź się tutaj na E, kliknij. I szybko pomóż mi tu na gasić. E? Dlaczego na E? Może ja nie jestem na E. Żeby tutaj zgasić to, bo tutaj no w ogóle No i zrobiłam na E i jestem gdzieś daleko.
Co ty mówisz? No tak, zrespiło mnie. I tu drugi autobus też płonie. Jero, no chodź. Oba płoną. Ja nie mogę, tu czas gaść, że to do szkoły ludzie i dzieci będą jeździły. Czekaj, powiedziałem ludzie i dzieci? Tak. Dzieci to nie ludzie. A, dobra. No. Okej, okay, nieważne. Tym sobie zakończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa. A dzieci to najbardziej ludzie. Tak.